Czy wiesz, że do wyboru nieruchomości pod sprzedaż czy wynajem można wziąć pod uwagę nawet 60 zmiennych? W jaki sposób na wartość nieruchomości wpływa na przykład fakt, że jest to mieszkanie na ostatnim piętrze? Na te i dziesiątki innych pytań odpowiemy w tej części warsztatu inwestowania w nieruchomości, prezentując cechy pożądanej nieruchomości. Zapraszam. Zanim zaczniemy obszerną analizę cech nieruchomości pożądanych i tych niepożądanych, musisz wiedzieć, że jest to kolejna część warsztatu inwestowania w nieruchomości, której mentorem merytorycznym jest Wojtek Orzechowski i którego warsztaty linkuję w opisie u dołu. By dobrze wgryźć się w analizę tego odcinka, zapoznaj się z pierwszą animacją z tej serii, która wprowadza główne założenia tego projektu. Link do niej znajdziesz jako notyfikację w prawym górnym rogu lub w opisie u dołu. Istotą inwestowania w nieruchomości jest zysk płynący z szybkiej transakcji kupna i potem sprzedaży lub wynajmu. W obu przypadkach będą miały istotny wpływ te same cechy nieruchomości, chociaż klient najmujący z reguły będzie znacznie mniej od nieruchomości wymagał. Nie zmienia to faktu, że stanem nieakceptowalnym jest brak najemcy. Stąd też w obu przypadkach najmu i sprzedaży musimy wziąć pod uwagę cechy pożądane. Kluczowe są dwa słowa przy decyzji zakupowej – miejsce i cena. Oba czynniki muszą być ze sobą tak skorelowane, żeby ryzyko wystąpienia sytuacji, w której nie możemy sprzedać czy wynająć nieruchomości, było zminimalizowane. W zasadzie możemy zminimalizować to ryzyko niemal do zera, jeśli stosujemy się bardzo sumiennie do zasad wyszukiwania odpowiednich nieruchomości. Te zależności są prawdziwe zarówno przy sprzedaży, jak i kupnie. Jeśli będziesz kupował mieszkanie odbiegające znacząco od cech pożądanych, szukaj właściwej kompensaty w jego cenie. Wówczas możesz podjąć korzystną decyzję, nawet jeśli mieszkanie nie należy do idealnych. Najpierw przeanalizujmy idealne miejsce. W pierwszej animacji podałem charakterystykę nieruchomości wzorcowej. W skrócie było to: mieszkanie w bloku, w dobrym położeniu, trzypokojowe, powierzchnia około 53 m2 plus minus 7, z pokojami rozdzielnymi, najlepiej w bloku czteropiętrowym, na pierwszym piętrze, z widokiem na tereny zielone, z dala od miejskiego zgiełku, ale jednocześnie blisko centrum lub na jego obrzeżach. Rozszerzmy teraz te wątki. Jaki rodzaj budynku? W przełomie lat 80. i 90. rozpoczęto budowę blokowisk z pustaków i cegieł, zrezygnowano też ze stawiania bloków z wielkiej płyty. I to jest nasz najlepszy cel, mieszkanie, które obecnie ma około 25 lat. Dlaczego niewielka płyta? Z powodu bardzo cienkich ścian, chociaż może być to kompensowane naprawdę atrakcyjną ceną mieszkań właśnie w wielkiej płycie. Bloki zarówno z wielkiej płyty, jak i z końcówki lat 80. i początku 90. mają jeszcze jedną kluczową zaletę. Były projektowane i budowane wraz z pełną infrastrukturą, z bliskością przedszkoli, szkół, ośrodków zdrowia, terenów zielonych, parków. Takie były założenia urbanistyczne tamtego okresu, które kompletnie nie dotyczą nowego budownictwa. Stąd też nowe budownictwo na wstępie przegrywa niedostępnością infrastruktury. Choć wiele zależy od preferencji, to mając do wyboru kamienice, bloki niskie, wysokie i wieżowce, warto nadmienić, że wysokość budynku nie decyduje o jakości danego miejsca. Mimo to, niskie bloki ze wszystkich cieszą się najlepszą reputacją. Tutaj, jak wspomniałem wcześniej, istotniejsze będą materiały, z jakich wykonany jest budynek. Poziom hałasu można sprawdzić na projekcie architektonicznym albo używając specjalnego sprzętu. Na końcu warto zwrócić uwagę na fakt, czy budynek jest dodatkowo ocieplony, czy nie, oraz na samą estetykę elewacji. To są elementy, które mogą mieć istotny wpływ na cenę, zarówno dla Ciebie, jak kupującego, jak i sprzedającego. Jaki rozmiar mieszkania? Od metrażu będzie zależała cena, ale i również Twój zarobek. Nieruchomość wzorcowa w moim przykładzie nie jest świętością, natomiast do Ciebie będzie zależała odpowiedź na pytanie, czy chcąc utrzymać określony zarobek, chcę kupić i sprzedać w roku dwie większe nieruchomości, czy na przykład trzy mniejsze. Jakie otoczenie nieruchomości? Najpierw sprawdzamy infrastrukturę, bliskość punktów usługowych, aptek, sklepów, szkół, przychodni, obiektów sportowych, terenów zielonych, kościoła, przystanków, obiektów rekreacyjnych, parków i tym podobne. Później warto zorientować się, czy okolica budynku jest bezpieczna. To może mieć istotny wpływ na popyt, w tym także i na cenę. Można to zrobić po prostu weryfikując to na lokalnych serwisach informacyjnych lub dedykowanych do tego stronach. Na koniec teren ogrodzony może stanowić spory plus. Minusem natomiast będzie położenie na peryferiach dzielnicy. Patrząc z rzeczywistości, takim dobrze położonym osiedlem będzie Zielony Romanow w Łodzi. Położone na granicy Łodzi i Aleksandra Wałuckiego. Mimo paskudnego dojazdu do centrum miasta, popyt na mieszkania tam jest ogromny. Głównie za sprawą świetnej infrastruktury ze sklepami, orlikami, kortami, placami zabaw i w miarę nowoczesnego budownictwa. Co więcej, jest dostateczna ilość miejsc parkingowych oraz dużo terenów zielonych, a projekt jest równomierny i racjonalny. Budynki nie stoją jeden na drugim. W otoczeniu nieruchomości powinniśmy przyjrzeć się również drogom dojazdowym, czy są asfaltowe, brukowe, czy utwardzona droga. Ta ostatnia będzie niestety sporym minusem.
Na koniec warto rozważyć, czy opłaca się inwestować w mieszkanie położone blisko terenów przemysłowych, choćby ze względu na widoki i kwestie środowiskowe. Istotna może się też okazać bliskość trakcji kolejowej, która w dzień z reguły nie przeszkadza, ale w nocy potrafi generować niezwykle uciążliwy hałas. Podobnie sprawa ma się z bliskością trakcji tramwajowej, której huk może być elementem obniżającym wartość nieruchomości. Które piętro wybrać? Najgorszym wyborem jest zawsze ostatnie piętro. I oczywiście są pasjonaci pięknych panoramicznych widoków, ale ostatnie piętro niesie ryzyko wszelkiego rodzaju przecieków z dachu. Ze względów na bezpieczeństwo parter nigdy nie jest postrzegany jako atrakcyjny, stąd też najbardziej cenne zawsze wydają się mieszkania na pierwszym i drugim piętrze z racji niedużej ilości schodów do pokonania. Gdy jednak w bloku znajduje się winda, wybór piętra poza parterem i ostatnim piętrem jest stosunkowo sprawiedliwy i nie będzie miał znaczącego wpływu na wycenę. No i zostaje nam jeszcze kwestia widoku z okien. Najbardziej cenione będą te z widokami na naturę. Za to niebezpiecznie będzie wybierać mieszkanie, z którego okien można niemal podać sąsiadom rękę, a tego typu zabudowa zdarza się dość często. Projektanci umyślnie sadzili wówczas drzewa między budynkami, by zminimalizować efekt utraty prywatności, ale w dobie regularnych wycinek drzew może się to okazać sporą wpadką. Miejsca parkingowe. To z reguły zmora osiedli projektowanych w latach 70. i 80., gdzie nikt nie przewidywał takiego wzrostu zmotoryzowania społeczeństwa. Tu parkowanie odbywa się według zasady kto pierwszy, ten lepszy, stąd też atutami będą płatne miejsca parkingowe, garaże czy parkingi płatne, strzeżone lub niestrzeżone. Omówiliśmy sobie otoczenie mieszkania. Teraz wejdźmy do środka. W środku mieszkania wiele kwestii jest jednocześnie prostych, jak i strasznie skomplikowanych. Ogólne oględziny mieszkania powinny jednoznacznie powiedzieć nam wiele o jego stanie. Często sprzedawcy doprowadzają nieruchomości do stanu sprawiającego mylne wrażenie, dobrze wyremontowanego. Wchodząc do mieszkania, należy zwrócić uwagę na te elementy: okna, drzwi i futryny, ściany ze szczególnym naciskiem na gładzie, podłogi, czy są zbudowane z paneli, desek, czy jest to parkiet, zabudowa kuchenna, sprzęt kuchenny, łazienka, płytki i glazura, czy jest stała pod sufit, czy na przykład do połowy. Czy mieszkanie posiada meble w łazience? Czy blaty w kuchni i łazience są z marmuru, innego kamienia, czy z drewna? Czy jest nowa hydraulika? W jakim stanie jest elektryka, włącznie z rozdzielnią i licznikiem? Jakie są drzwi wejściowe? Czy kaloryfery są nowe? Czy mamy zabudowane wnęki szafami? Czy jest garderoba pomniejszająca powierzchnię mieszkania? Jeśli te elementy są niedokończone lub zrobione w sposób nadający się do odnowienia, to czeka cię remont. Układ mieszkania to kluczowa kwestia dotycząca komfortu. Najlepiej, gdy mieszkanie ma jeden wspólny przedpokój i nie wchodzi się z jednego pokoju do drugiego. Czasem można spotkać mieszkania w starszym budownictwie, gdzie do kuchni wchodzi się przez jeden pokój. Podobna sytuacja jest z łazienką. Warto też mieć świadomość, że przedpokój, który zakręca o 90 stopni, jest szalenie niewygodny, jeśli chodzi o transport mebli. Miej to na uwadze, jeśli będziesz decydować się na kupno takiego mieszkania. Wysokość mieszkania. Między 2,60 a 3,20 metrów możemy mówić o pewnym standardzie. Wszystkie wartości wychodzące poza te liczby mogą utrudniać nam jego sprzedaż i mówimy wtedy o mieszkaniu niestandardowym. Niższe mieszkania mogą przytłaczać, ale te wyższe będą generowały większe koszty z konieczności ogrzania większej kubatury. Okna nie powinny być w niestandardowym rozmiarze. Uważaj na to, ponieważ wymiana okien może być bardzo kosztowną operacją. Na końcu rozpatrzmy sobie buble i pułapki, na jakie możemy się naciąć i kompletnie zrujnować swoją inwestycję. Są to: kamienica w sypiącym się budynku, niebezpieczna ulica i dzielnica, brak asfaltu lub kostki oraz planów ich położenia, blok nie jest na osiedlu mieszkaniowym, są to tereny przemysłowe, widok z okien na okna sąsiedniego bloku, obecność torów kolejowych, ostatnie piętro, widok na hałaśliwą ulicę, pokoje przejściowe, kuchnia czy łazienka dostępna tylko z innego pokoju, odległość między sufitem i podłogą mniejsza niż 2,60. Mam nadzieję, że ta część warsztatu poszerzyła Twoją wiedzę na temat cech pożądanej nieruchomości pod inwestycje. Zerknij na link u dołu, by dowiedzieć się więcej w temacie od samego mentora merytorycznego tej właśnie serii warsztatów. Dzięki za Twój czas, no i pozostań nieprzeciętny. Trzymaj się, cześć!